Witam serdecznie w drugiej części Saloniku Politycznego poświęconego przemianom, zmianom na scenie politycznej. Dzisiaj Agaton Koziński, Stanisław Janecki, Łukasz Warzecha. No, przemianom duchowym. Cały czas przemianą duchową, przemianą ideową i pewną przemianą wrażliwości. Ja tutaj w pierwszej części się odcinałem od siebie samego, ale teraz się pochwalę, że przewidywałem troszkę taki efekt, że jak Donald Tusk urośnie i ewidentnie już zmarginalizuje tam Czarzastego, Kosiniaka, Kamysza i Hołownię, co nastąpiło po tym marszu 4 czerwca, to jednocześnie trochę się urwie ze smyczy TVN-om i Gazetą Wyborczym, ponieważ dotąd jednak był taki efekt, że to medialny ogon kręcił tym psem opozycyjnym, no bo jeżeli oni rywalizowali ze sobą, to wsparcie mediów lewicowo-liberalnych się liczyło. Teraz Tusk się na tyle wyemancypował, że tak jak kiedyś tak było, tak, że on się nie przejmował tym, to on nie był Unią Demokratyczną, on miał swój przekaz, taki cwaniacki trochę, taki inny, niegeremkowy. Miał swoją agendę przede wszystkim, nie dawał sobie narzucać agendy. A media lewicowo-liberalne po prostu musiały go poprzeć, no bo jak mają do wyboru Kaczora i Donalda, to zawsze Donald, cokolwiek by powiedział. I chyba znowu wrócił mu ten luksus. Ale nie wrócił mu ten luksus. Moim zdaniem Donald Tusk ma ogromny problem z tym zwrotem przez butę, którego dokonuje. Moim zdaniem to jest kwestia minimalizowania strat. No, ewidentnie tu się zgadzam z Łukaszem, to poszły jakieś sondaże i pokazały mimo tego wszystkiego zaklinania rzeczywistości, że to są nasi bracia z tej drugiej strony płotu i w związku z tym płatu nie powinno być żadnego. To te sondaże pokazały, że z takim przekazem to my możemy ścigać się z lewicą, kto zdobędzie więcej, kilkanaście procent, a nie ścigać się z PiS-em o zwycięstwo w całej puli. A Tusk jednak musi grać o zwycięstwo w całej puli i w związku z tym dostosowuje przekaz swój do stałej puli. Zrobił to na tyle wcześnie, licząc moim zdaniem na tym, że jak wszyscy będą powtarzali, że przecież Tusk zawsze tak mówił, bo już takie przecież komentarze się pojawiały, przecież Tusk zawsze był przeciwko migracji, no to we wrześniu, w październiku ludziom się utrze i będzie tak, że to PiS chce wpuszczać dokładnie to, co się kalka tego, co się stało. PiS zawsze był atakowany za to, że jest rusofobiczny, bo były czasy resetu, a teraz już odwrócenie piłki, teraz wszyscy są rusofobami i wszyscy twierdzą, że zawsze byli rusofobami, a jedyna rusofilska partia w Polsce to jest ten. No to robimy dokładnie to samo odwrotkę, tylko że teraz czasu jest trochę na to mniej, to będzie ten sam proces tylko na sterydach. Pytanie, czy jest on realny. Trochę subtelnie trzeba działać. Natomiast z czym ma Tusk moim zdaniem największy problem? Gdyby Tusk wyszło z kart z tych sondaży, że rzeczywiście Polacy dali się przekonać, że każdy migrant to biedny uchodźca, któremu co najmniej namiot się należy, no to on jest przygotowany, bo Franek Sterczewski przygotował mu całą agendę rozluźniania tego otwierania się. Janina Ochojska oczywiście. Przecież panowie Szczerba i Joński jeździli z pizzą pod tą granicę białoruską, bo tam biedni ci polscy pogranicznicy nie chcieli nic im dać. Jest do tego przygotowany. Natomiast on nie ma w swoich szeregach ani jednej osoby, która by wpisywała się w agendę, którą teraz narzuca Tusk. On jest goły i wesoły, on musi sam wyjść przed kamerkę, stawać, robić piruety, klaskać, stawać na głowie, odwracać swoją narrację. Jak nie ma ani jednej osoby? A Roman Giertych? Jan Grabiec, wszyscy... Giertych był... Giertych jak Wszechpolak, emerytowany, wszystko młodzież tu, wszechpolska. Ale nie kojarzę jego cytatów rzeczywiście, co mówił kilka lat temu o migracji. Jak znam kuchnię działania Donalda Tuska, to było tak. Był ten obrazek z Annecy z Francji, czyli człowieka ciemnoskórego, który atakuje babcie z dzieckiem. Idzie za nimi. A scena z Bordeaux, ten krążąca po Twitterze, o to chodzi, tak? Wyciąga ich. To Annecy chyba było. Tak, to nieważne, gdzie. Ale wszyscy wiemy. Był to viral. W każdym razie jest ta sytuacja, wyciąga, rzuca na glebę. To chce porwać to dziecko. To dziecko się wyrywa. Tak. Zwykle jeden taki przypadek znaczy dużo więcej niż rozruchy te, które były w Paryżu. I oni tam siedli. Z ten Igorem, człowiek, nawiasem mówiąc, urodzony we Francji. Urodzony we Francji, ale też wielokrotnie karany, tylko od razu wypuszczany tam za dobre sprawowanie i tak w kółko. I oni to zobaczyli z Igorem Ostachowiczem, który tam wrócił i na taki obrazek nie sposób nie zareagować, bo takie są nastroje społeczne. To jest tak proste w obsłudze, że i emocje będą po naszej stronie, bo my powiemy, że nie jesteśmy obojętni i nie możemy dopuścić do takich sytuacji. I poszło.
i poszło. Nawet bez badań, uważasz? Tak, nawet bez badań. Załóżmy, ale to nie trzeba badań. Wszyscy intuicyjnie czujemy, gdzie tu jest dobro, gdzie jest zło i polityk musi być po stronie dobra. Jak Kaczyński zapowiedział referendum, no to już trzeba było reagować i to zgoda, rozumiem. I powiedzmy, załóżmy, że rzeczywiście nie musi się Tusk liczyć ze stratami na rzecz lewicy na przykład, tak? Ponieważ media lewicowo-liberalne i elity lewicowo-liberalne są tak wyćwiczone, że... Notabene, przepraszam, jeszcze się wtrącę. Anna Maria Żukowska powiedziała od razu, że teraz Tusk wystąpi przeciwko tęczowej zarazie. No, może i wystąpi i wtedy by się okazało, że zawsze był przeciwko tęczowej zarazie i cała TVN i Gazeta Wyborcza i Newsweek też zawsze były przeciwko. Lewica tutaj konsekwentnie trzyma front. Oni jeszcze nie zrobili, zarzucają Tuskowi pogwałcenie praw człowieka. Ale chodzi teraz o to, że pytanie jedno, którego nie będę zadawał, powiedzmy, załóżmy, że odpowiedź jest znana, że mimo to lewica nie urwie Tuskowi wyborców, to znaczy argument wygranej z PiS-em jednej listy skuteczności przeważy nad wszystkimi argumentami. Ale też nie straci, utwardzi swoje elektorat. Ale z drugiej strony jest jedna partia, która o imigracji zarobkowej negatywnie, o tym, że ona jest na dziko, że to jest ślepota i tak dalej, mówi od dawna. Ona oczywiście natychmiast podchwyciła temat, mówię o Konfederacji, która w 10-punktowy program swój przedstawiła. Program jest taki merytoryczny raczej, więc nie zwróciły na to media szczególnej uwagi. No, z drugiej strony Konfederacja ma już wypracowany sposób porozumiewania się z wyborcami poza tradycyjnymi mediami, które ją zawsze raczej ignorowały. I pytanie, czy jednak Tusk znowu nie napędza w tej rosnącej popularności Konfederacji. No bo jeżeli nagle z najwyższych sfer lewicowo-liberalnych pada właściwie przyznanie, że ci straszliwi faszyści, jak mówili o migrantach, to mieli rację, no to jest to chyba odblokowanie jakiejś takiej wcześniej budowanego odruchu, tylko nie na skrajną prawicę, trudno, bo to jest powiedzieć, no, jeżeli... Czy masz rację, dlatego że teraz wszyscy są przeciw. Tak, ale wydaje mi się, że... No ale jak wszyscy są przeciw, to uwiarygadnia tego, co był jedyny przeciw. Jeżeli uznajemy, że jakimś kapitałem w tym wszystkim jest wiarygodność, a moim zdaniem jednak jest, nawet jeżeli chcieliście powiedzieć, że nie jest, to moim zdaniem jednak jest, bo na wiarygodności wygrało przecież Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku. Obiecaliśmy, zrobiliśmy, no nie wszystko, ale dużą część, więc jesteśmy wiarygodni, więc wiarygodność ma tu znaczenie. Wygrało na sprawie Rwina na przykład, dlatego że Kaczyński oparcie mówił latami o układzie, wyśmiewano go, uważano tego, patrzcie... I okazało się, że jest. A się okazało, pierdut, jest układ tak, jak wymalowany, prawda? Więc w tej konfiguracji, no to rzeczywiście w tych sprawach i w paru innych Konfederacja jest jedyną siłą wiarygodną. Teraz jest pytanie, dla jak dużego elektoratu ta wiarygodność ma znaczenie i na ile... ktoś jeszcze spoza tego grona, które dzisiaj deklaruje głosowanie na Konfederację, ma dostęp do informacji na tyle duży, żeby sobie zdać sprawę, że aha, to oni zawsze to mówili, czyli chyba oni są najbardziej wiarygodni, to ma dla mnie znaczenie. Jest jeden i rzeczywiście jest z tym, tak, że oni wypracowali sobie te kanały komunikacji, o których mówisz. Pytanie raczej brzmi, czy są w stanie jeszcze poza te kanały komunikacji z tym przekazem wyjść i pokazać, że tak, to myśmy zawsze mieli rację. Tylko ponieważ wszystko się z wszystkim miesza, to ci ludzie, którzy byli skłonni przerzucić się na Konfederację, czyli przedsiębiorcy, bo ta retoryka wolnorynkowa do części z nich trafiła i wyraźnie było widać ich odpływ od Hołowni i od Platformy Obywatelskiej w stronę Konfederacji, ale pracodawcy, którzy są w zasięgu Konfederacji, mówią, że muszą mieć tych pracowników. Czyli tych imigrantów zarobkowych, ale tych konkretnie przypisanych, ściągniętych do konkretnych prac. Dlatego Konfederacja przedstawia ten program. Bo im interesy padną, więc... No tak, Konfederacja przedstawia program punktowy. Ale nie może jednocześnie mówić, że to jest złe zjawisko, no bo kłóci się z częścią swojego zaplecza. Tak, moim zdaniem nie, dlatego że co robi Konfederacja? Konfederacja od początku tej kampanii, tej rzeczywiście trwającej już, prezentuje się jako
opozycja merytoryczna, czyli my się nie bawimy w proste hasła, tylko pokazujemy wam pewien konkret. I w tym wypadku oni wzięli tę grafikę, bo to widziałem, tam chyba jest 10 punktów, 10. czy 10 o punktów 7 za tego. Dużo. 3 to byłby maks. Ale oni to kierują właśnie do takiego elektoratu, czyli ten przedsiębiorca, który jest wyborcą Konfederacji, spojrzy na to i zobaczy, czy jemu się tam zgadza, czy oni mu oferują coś w ramach tych 10 punktów. Konfederacja, gdyby sama rządziła, to by mogła to zrealizować. Czy mogłaby to zrealizować, to jest właśnie pytanie, bo tam jednym z tych punktów, z tego co rozumiem, jest nauka języka polskiego. Przy czym jak ja wysłuchałem jakiegoś wywiadu z Krzysztofem Bosakiem, to nauka języka polskiego ma się zacząć, zanim ten migrant przyjedzie do Polski. No pytanie właśnie, ilu migrantów jest skłonnych już teraz natychmiast w Indiach jechać na obóz półroczny, żeby jako kierowca rozwożący jedzenie na aplikację nauczyć się czytać pana Tadeusza w oryginale. Ja bym się z tego nie śmiał. Ja widziałem w Polsce, w szkole pielęgniarskiej wszystkie pielęgniarki się uczą norweskiego, więc mówimy o pielęgniarkach, które są wyspecjalizowanym zawodem wymagającym bezpośredniego kontaktu z ludźmi. A jak zbierasz maliny, możesz się nie dogadać z klientem. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Miałem w radiu w tym tygodniu mijającym Przemysława Koperskiego z Lewicy i on mówi tak, to nie jest pomysł, to jest nasz lewicowy pomysł, żeby uczyć tych ludzi języka i historii danego kraju, tego wszystkiego, że nie może być tak, że oni przyjeżdżają w ciemno. Zaczyna się. Przypadek jeszcze jest ciekawy, bo jak ćwiczyłem to w przypadku polskich lekarzy jadących do Szwecji, którzy też się uczyli szwedzkiego w Polsce za szwedzkie pieniądze. I tutaj to też jest pewnie jakieś tam wąskie gardło pytanie, jak to miałoby wyglądać w szczegółach, bo boję się właśnie, że ta nauka języka polskiego co do zasady może zamordować całkowicie kwestię migracji, co z kolei będzie to, co mówi Staszek, zablokuje rozwój gospodarczy, bo nie będzie rok do pracy, ale to jest merytoryczna dyskusja, na którą nikt nie ma dzisiaj czasu i ona nie wybrzmi w żaden tylko sposób. Jedno merytoryczne wtrącenie jedno, że jeszcze tutaj mieszamy w tej dyskusji znowu dwa rozmaite wątki imigracyjne, czyli pracodawców polskich, którzy potrzebują pracowników i coś, co delikatnie mówiąc nie jest naszej gospodarce potrzebne, czyli takie uberowe, nazywam to przez analog gdy mięsa armatniego mięsem uberowym, tych wszystkich właśnie jakichś tam z najdalszego Pakistanu ściąganych ludzi, którzy... Przez korporacje. Ani B, ani B nie wiedzą nawet za bardzo, gdzie są i korporacje na tej pracy niewolniczej robią wielkie zyski, transferują je z Polski, a nam zostawią tak zwane koszty społeczne. Ale to już tylko dla zaznaczenia, ale to jest merytoryczna dyskusja, która nie ma czasu. Natomiast na kwestia polityczna, która nikogo nie interesuje. Na pewno to, co daje Konfederacji, to Konfederacja jest tutaj konsekwentna i w tym sensie to buduje wiarygodność Konfederacji, no bo to jest jej przekaz. No z drugiej strony jest to też temat PiS-u. PiS w 2015 roku jednym z elementów swojego programu, który ją wyniósł do władzy wtedy, właśnie uczynił kwestię przeciwko polityce migracyjnej Unii Europejskiej i cała ta współczesna mechanika de facto to jest powtórka tego, co się działo w 2015 roku, bo przecież nawet rozwiązania są proponowane dokładnie te same, co w 2015 roku. I w ogóle nie roku. Chodzi o pracowników, także tutaj tylko ta wiarygodność, ludzi, niczego nie chcą. Wiarygodność jest po stronie i Konfederacji, i PiS-u w tej sytuacji. Pytanie, jak będzie wyglądało z wiarygodnością Donalda Tuska, ale moim zdaniem on wie, że nie chodzi o to, że wiarygodność, chodzi o to, żeby jak najmniej na tym temacie stracić, a nie mógł sobie pozwolić na wyjęcie karty do głosowania z maszynki głosującej, ponieważ temat jest zbyt żywy, porusza zbyt wiele emocji, a może po prostu policzył, że naprawdę już, jak nawet mógł z tego wyjmę kartę do głosowania... Mógł też nie mieć pomysłu na żadne przekierowanie tego na temat dla siebie wygodny w tym momencie. Nie ma tematu wygodnego, bo ten temat jest zbyt szeroki, żeby dało się go zasłonić czymś innym. O ile tam film o Janie Pawle II, zaraz potem poszedł film tam... Karol, który został papieżem i się jakoś ale tak tu, ułożyło. Tutaj tak to nie działa. Agaton ma rację w tej kwestii, że Prawo i Sprawiedliwość jednak w 2015 roku narzuciło pewną agendę, która wyszła teraz we Francji. Bo co jest głównym problemem tej francuskiej imigracji? Alternatywne społeczeństwo, wręcz alternatywne państwo i alternatywna gospodarka. Państwo francuskie miliardy euro wrzuca dla tych ludzi, tylko oni nie chcą wyjść z tej szarej strefy gospodarczej, bo tam nie płaci się podatków, mogą robić co chcą, nie podlegają francuskiemu prawu i oni w żaden sposób nie chcą się włączyć
we francuskie państwo. A mają możliwości. A mają możliwości. Mają, jak najbardziej. Żaden sposób. Ale jakie mają możliwości? Mają możliwości wejścia pod nisko wiszący szklany sufit? Oni to widzą też. No. Oni mogą, wyjdą, tak teoretycznie te kanały są budowane, tylko to są kanały dosłownie budowane, wpychają ich wszystkich pod nisko wiszący szklany sufit, który jest nie do pokonania. No i to jest betonowy sufit. Gazeta Wyborcza strzeliła sobie absolutnie w kolano, twierdząc, że stamtąd się wywodzi obecna laureatka tam nagród filmowych, pisarz, który dostał jakieś, że to taka wspaniała tak, grupa jest i ma takie szanse awansu, a oni ich tak odpychają. A na drugiej stronie, tak, że jest ten awans, a na drugiej chce, stronie tak. Zachwycała się Gazeta Wyborcza, że Tusk rozbroił, wysadził w powietrze pisowskie referendum i jak tam było, zneutralizował potencjalnie niekorzystną polaryzację. Tak, 800 plus zneutralizował, bo też obiecał to samo. Tak? No, o, tak się to, konsekwentnie neutralizuje. Byłem to taką formułą, że dotąd kampania była na zasadzie, że cokolwiek PiS obieca, to Tusk obieca dwa razy tyle tego samego, a teraz jest też, że czymkolwiek PiS postraszy, to Tusk postraszy tym samym dwa razy bardziej, więc to jest rzeczywiście jakiś algorytm tej kampanii na wsi. Ja myślę, że piłka ale jest po stronie PiSu Niemcami. Teraz. Ale i bym się nie zdziwił, wiesz? Trzyma grube działa na wrzesie. No, grube Berty. Bym się nie zdziwił. A, 1 września postraszy. Odnotujmy jeszcze. To jeszcze jest sporo tygodni do wyborów. Bo wracając do pana Koperskiego, który powiedział, że oni zawsze tutaj, tak no to ja też odnotowałem z niemałym ukontentowaniem, że Adrian Zandberg nagle stwierdził, że spójność wspólnoty narodowej to jest bardzo ważna sprawa. I że ten rzeczownik z przymiotnikiem mu się połączyły wspólnota narodowy? Chyba tak, bo chodzi, że to... Ale wiesz ja nie pamiętam, kto sformułował, ale że trzeba tak to prawo imigracyjne pisać, no bo dołączył do tych, którzy mówią, że jednak trzeba uregulować tę sprawę, że jakichś migrantów potrzebujemy, pytanie ilu, jakich sprowadzać i tak dalej. Więc, że tak trzeba to zrobić, żeby zapewnić jednak to, żeby właśnie ta wspólnota narodowa pozostała dominująca, żeby się... Czyli krótko mówiąc, idea multikulti nawet przez Zandberga została jeszcze odrzucona. Słyszałem sam, rozmawiając z panem Adrianem Zandbergiem parę lat temu, że on jest niepodległościowym socjalistą, dla którego kwestie narodowe są bardzo istotne, a niepodległość no, jest czyli on był zawsze też oczywiście przeciwko takiemu zupełnie jak Tusk. Bo to było ze 3 lata okazuje temu. Okazuje się, że tak naprawdę wszyscy byli przeciwko zawsze takiej... Oczywiście. Zawsze. To, oczywiście. Tylko zwracam uwagę, że pan Zandberg powinien zgodzić tę marksową brodę, ponieważ Piłsudski miał tylko wąsy, a brody nie miał. Więc to, ale to jest chyba najmniej istotne. Miał brodę w młodości. Piłsudski na Syberii. No tak, ale nie taką kwadratową. I jeszcze jak taką był ten słynny zjazd PPS-u w Londynie, też no to, miał brodę. To, czyli to tak może być, że zgolone. Wracam do wątku, że wydaje mi się, że teraz piłka jest na polu PiSu, to znaczy PiS będzie musiał coś zaproponować jednak w kwestii. No, musi ułożyć pytanie, bo teraz nagle, bo teraz to nagle PiS sam wyjął kartę do głosowania, likwidując. Pytanie. Pytanie, czy... A czy moje a pytanie, może czy jesteś za, czy przeciw nielegalnej migracji? I to będzie takie pytanie. Nie, tam jest, no bo nie, nic więcej nam się nie wymyśli. Jest, no. Czy migracja jest dobra, czy zła? Bo PiS jest, bo PiS ma, bo PiS, tutaj zaczęliśmy o tym mówić, wiarygodności, że Konfederacja ma wiarygodność, PiS ma wiarygodność, tylko oczywiście to, co PiS obciąża, to jednak obciąża to, że rządzi. To, że potrzeby gospodarki są potrzebami gospodarki, od których Konfederacja może abstrahować, a PiS nie może. W związku z tym oni muszą... Obciąża ich to, że jednak tych muzułmanów przyjechało i te aplikacjami kierują się tymi aplikacjami i jeżdżą po dużych miastach i wszyscy to widzą i w tym sensie oni za to w jakiś sposób będą musieli rozróżnić, no bo jak można być przeciwko migracji, skoro oni przyjechali? No to moim zdaniem właśnie słowem klucz nielegalna migracja, to zresztą coraz bardziej powraca. No i tak naprawdę tego dotyczy też to rozporządzenie Komisji Europejskiej, jakaś forma podzielenia się tymi nielegalnymi imigrantami. No pytanie, w jaki sposób wybrzmi hasło nielegalna migracja, bo to też jest bardzo szeroki temat, który nie został bliżej dodefiniowany tak naprawdę. No i będziemy mieli w każdym razie, tutaj zgadzam się z tezą, która padła, ten temat grany cały czas w kampanii wyborczej. Jeszcze jedna drobna sprawa została na trzecią część programu.